Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym vlogmasie. Powiem wam, że dzisiaj od rana zrobiło się tak pięknie, zimowo i przyjemnie, sypie śnieg. W sumie to nawet, tak patrzę, napadało go dosyć sporo na moim balkonie. Ale jestem bardzo ciekawa, jak tam wasze nastroje, bo w sumie to do świąt zostało już niedużo czasu. I jestem ciekawa, czy macie już posprzątane w domach, czy już macie wszystko gotowe, czy macie kupione prezenty. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. A w sumie to, skoro jesteśmy przy takim temacie właśnie przygotowań do świąt, świąt i nie tylko, to pomyślałam sobie, że zacznę dzisiejszy vlogmas z odpowiedzią na pytanie, które bardzo często pojawia się właśnie gdzieś w moich mediach społecznościowych. I najczęściej wygląda ono tak, żebym zdradziła, jakie są nasze świąteczne tradycje, polsko-włoskie tradycje. Zarówno kiedy jesteśmy w Polsce, ale też kiedy jesteśmy we Włoszech. I muszę wam powiedzieć, że w sumie jakiejś specjalnej różnicy pod względem tradycji, kultury i tak dalej między mną a Massimo nie ma. A w sumie to między naszymi rodzinami, czyli rodziną włoską i rodziną polską, bo oczywiście jesteśmy wszyscy tego samego wyznania. Co prawda, no wiadomo, Włochy mają jakieś tam swoje tradycje, o których zaraz wam powiem, potrawy i nie tylko, no i my mamy też oczywiście nasze tradycje. Kiedy zostajemy w Polsce, czyli tak jak w tym roku, to w naszym domu wygląda to tak, że Wigilię spędzamy u moich rodziców, całą rodziną, i jest ona typowa, tradycyjna polska Wigilia, czyli przed momentem zasiadania do stołu dzielimy się opłatkiem. Zawsze to jest taki, powiem wam, moment bardzo emocjonujący, ale chyba najbardziej przeżywa z nas wszystkich właśnie Massimo. Dlatego, że we Włoszech nie ma takiej tradycji, nie ma tradycji dzielenia się opłatkiem, i on zawsze jakoś tak mocno to przeżywa. Dla niego to jest coś nowego, chociaż coś nowego. Tak na dobrą sprawę to już 18 lat, kiedy jesteśmy razem, więc nie do końca jest to nowe, ale jest to coś zupełnie innego, to jest takie zupełnie inne przeżycie. Ciężko jest mi nawet wam wytłumaczyć, o co tutaj dokładnie chodzi, bo to on powinien się wypowiedzieć w tym temacie. No ale tak, mamy to łamanie się opłatkiem, no i oczywiście mamy nasze tradycyjne polskie potrawy. I tutaj pewnie was zaskoczę, ale Massimo praktycznie wszystkie z nich uwielbia. No są takie dania, które niekoniecznie, tak jak na przykład barszcz czerwony. Nie do końca mu smakuje, w ogóle Massimo nie lubi buraków, więc ten barszcz czerwony mógłby być, słuchajcie, najlepszej jakości, ale on jak tylko widzi kolor tej zupy, to już od razu nie. Natomiast uszka, czy na przykład krokieciki do barszczu, to tak, to słuchajcie, on jest pierwszy. W ogóle uwielbia zupę grzybową, uwielbia karpia, uwielbia pierogi wszelkiego rodzaju, jakieś wszelkiego rodzaju sałatki ze śledziami. Wiecie, czego nie lubi? Na przykład kuti nie lubi, i zawsze twierdzi, że jak my możemy to jeść. No i jest jeszcze kilka takich dań, które tam niekoniecznie, ale z tych potraw wigilijnych to tak, to jednak praktycznie większość z nich bardzo, bardzo lubi. Zajada się, zawsze wchodzi z takim, wiecie, pełnym brzuchem, mówi: Jezu, tak się objadłam. Ale oczywiście zawsze do mojej mamy, żeby nam dała trochę pierogów, trochę krokiecików, trochę może zupy grzybowej, może tego, może tamtego. Cały Massimo, słuchajcie, jego zadowolić, to dać mu coś dobrego do jedzenia. No i oczywiście co? Spędzamy Wigilię z moimi rodzicami, z moją rodziną. Natomiast pierwszy dzień świąt zawsze spędzamy u nas. Czyli zapraszamy wszystkich gości na świąteczny obiad do nas, do domu. I staram się, żeby, może dla was będzie to trochę dziwne, ale żeby w ten pierwszy dzień świąt było też trochę takich potraw dla Massimo.
takich jego tradycyjnych potraw, które on lubi, żeby trochę mu przyciągnąć te włoskie święta. Zaraz w ogóle dojdziemy do tego, jak obchodzimy święta w naszej włoskiej rodzinie. No ale na pewno staramy się, żeby trochę tych potraw właśnie takich typowo włoskich było, więc moi rodzice to rozumieją, moi bliscy to rozumieją i nie mają z tym absolutnie problemu, że jak przychodzą do nas pierwszego dnia świąt na ten świąteczny obiad, to zawsze mamy te włoskie można powiedzieć cuda na stole i nie tylko. I na pewno spędzamy tak cały dzień. Czasami jeszcze też pojawiają się jakieś gry po południu, więc jest naprawdę przyjemnie. Natomiast drugi dzień świąt co roku organizujemy inaczej. Znaczy w każde święta organizujemy inaczej. Kiedyś było tak, że na przykład chodziliśmy w pierwszy dzień świąt na świąteczne słodkości do mojej siostry, innym razem organizowaliśmy się i jechaliśmy wszyscy na świąteczny spacer na Starówkę. Także ten drugi dzień świąt jest troszeczkę inny, czasami też na przykład spędzamy go u moich rodziców, bo zjeżdżają się inni członkowie naszej rodziny, bliżsi, dalsi, więc jest ciekawie. Na pewno spędzamy zawsze święta rodzinnie. Mamy też jeszcze jedną taką tradycję, którą kontynuujemy od wielu, wielu lat, a mianowicie taką, że przed świętami odwiedzamy naszych bliskich znajomych zawsze z panettone i butelką szampana. Umawiamy się tam na konkretny dzień, jedziemy do tych naszych znajomych i zabieramy panettone. Panettone, jeśli nie wiecie, to jest taka włoska babka. Tutaj akurat mam Pandoro od Bauli, zresztą jedną z najlepszych, z czekoladą, ale tradycyjna może być właśnie taka w kształcie gwiazdy, albo na przykład z takimi dodatkami, z różnymi bakaliami w środku, jaką osobiście ja lubię najbardziej. No i oczywiście z tą butelką szampana i jedziemy z życzeniami do tych naszych znajomych. Czasami jest też tak właśnie a propos tego drugiego dnia świąt, bo mówię, to wszystko zależy, co roku jest inaczej, że też parę razy mieliśmy ten drugi dzień świąt taki w kupie znajomych, spędzaliśmy wspólnie razem, umawialiśmy się w domu u jednych, w następnym roku u drugich, wszyscy Włosi, Neapoltańczycy, żony ich i było naprawdę bardzo przyjemnie. No ale tak, zawsze jest ta tradycja, że odwiedzamy się, spotykamy przed świętami, składamy sobie życzenia, dajemy sobie właśnie te babki panettone, szampana i tak to wygląda, słuchajcie, u nas. Jeśli jeszcze tak chodzi o mnie i o Massimo, to muszę wam powiedzieć, że my zawsze po Wigilii u moich rodziców mamy też taką tradycję, że oglądamy Kevina. W drugi dzień świąt też mamy taką tradycję, że z samego rana pijemy gorące kakao albo gorącą czekoladę w piżamach, wspólnie oglądam jakiś świąteczny film. No można by było tutaj wymieniać, wymieniać i wymieniać. A jaka jest różnica tak na dobrą sprawę, jeśli jedziemy do Włoch? Tam wygląda to trochę inaczej, ale też ze względu na to, że życie jest inne. Rodzina Massimo jest też większa, więc jeszcze kiedy żyli rodzice Massimo, to zazwyczaj Wigilię spędzaliśmy prawie całą rodziną u nich w domu, czyli organizowaliśmy Wigilię u rodziców Massimo. I to też takich kilka tradycji, które się zawsze pojawiają, to w dzień przed Wigilią, a w sumie to w nocy przed Wigilią, czyli z 23 na 24, organizowany jest taki nocny targ rybny, gdzie jedzie się po żywego węgorza. My mamy karpia, a oni mają węgorza. I zawsze panowie w nocy się organizują nad ranem i jadą właśnie po tego węgorza, który później jest przygotowany na Wigilię, krojony w kawałki i smażony. Czyli tak samo jak my mamy karpia, tam mają tego węgorza. Też jest taka tradycja, że jak się idzie do teściów na święta, do teściowej na święta, to przynosi się zawsze panettone i szampana. No i właśnie my spędzaliśmy, jeszcze jak byli rodzice Massimo, spędzaliśmy te święta u nich w domu.
praktycznie z całą rodziną, zawsze zaczynając Wigilię mniej więcej koło godziny 21:00-21:30 i trwała ona tak mniej więcej do 3:00-4:00, czasami 5:00 nad ranem, zaczynając od typowych wigilijnych przysmaków, między innymi surowych owoców morza, na pewno spaghetti z małżami, na pewno smażone krewetki, tych ryb, tych owoców morza bardzo, bardzo dużo. Na zakończenie właśnie smażony węgorz, a później po nim suszone owoce, gra w tombole, czyli coś takiego jak bingo całą rodziną, panettone, szampan, głośno i można powiedzieć radośnie. Pierwszy dzień świąt, tutaj też zależy od tego, która z sióstr Massimo lub braci organizował święta i tak samo z drugim dniem świąt. Czyli czasami było tak, że na pierwszy dzień świąt wybieraliśmy się do Danieli, a drugi dzień świąt na przykład jechaliśmy w odwiedziny do Enzo. W międzyczasie też w ten drugi dzień świąt przed odwiedzinami u Enzo jeździliśmy taki świąteczny spacer po Mergellinie, czyli tej promenadzie nadmorskiej. Tak jak mówię, to wszystko zależy od tego, kto organizował i co organizował w pierwszy lub drugi dzień świąt. Teraz troszeczkę sytuacja wygląda inaczej ze względu na to, że rodziców Massimo już nie ma, więc najczęściej właśnie Wigilia jest organizowana w domu u Danieli, a później, tak jak mówię, w zależności od tego, kto co tam zorganizował pierwszy i drugi dzień świąt. Nie ma tej tradycji dzielenia się opłatkiem, tak jak powiedziałam. Też jest, czasami jest, czasami nie ma tradycja takich świątecznych prezentów, dawania sobie prezentów, ale w sumie tak najbardziej, to co najbardziej przyciąga, jeśli chodzi o tą neapolitańską tradycję, tą włoską tradycję świąteczną, to przede wszystkim jedzenie, którego jest bardzo dużo. Bardzo dużo. I właśnie te ryby, które są w Wigilię. Uwierzcie mi, że ja mało jem, ale cieszę się, jak widzę tych szczęśliwych ludzi przy stole, którzy tylko czekają na to, żeby po prostu to wszystko zjeść. To jest nieprawdopodobne. No i oczywiście ta cała atmosfera, te krzyki, to zadowolenie, to, że ciągle ktoś przychodzi, że sąsiedzi odwiedzają, nagle pukają do drzwi, że sobie wszyscy składają życzenia. To, że później gramy w bingo całą rodziną, to bingo, w tombole, ale to wygląda jak bingo. To jest nieprawdopodobne. Jakieś tam, słuchajcie, jakieś żetony, fasolki, kamyczki, co po prostu mamy pod ręką. Ta zabawa po prostu i ta atmosfera to jest coś pięknego, więc na pewno tam jak jesteśmy, a rodzina, tak jak powiedziałam, Massimo jest ogromna, ta atmosfera jest taka bardzo żywa, głośna. Przez pierwsze lata, przyznam wam się, jak jeździłam do rodziny Massimo na święta, to ciężko znosiłam te święta. Po prostu byłam tak zmęczona, było tak głośno, tak dużo ludzi, ciągle coś się działo, ciągle ktoś przychodził, ktoś wrzeszczał, ktoś składał sobie życzenia. Po prostu, słuchajcie, głowa mi pękała w święta. Ja zawsze byłam tak zmęczona tymi świętami, że już tylko myślałam, żeby się po prostu skończyły. Bo tutaj z kolei, jak jesteśmy w Polsce, to te święta są zawsze takie spokojniejsze. No wiadomo, mamy też inny temperament, moja rodzina też ma inny temperament, więc trochę inaczej te święta przeżywamy. A tam rzeczywiście później już się przyzwyczaiłam, ale było tak, że było ciekawie. Także no teraz widzicie troszeczkę te różnice, tak w ogóle to tam pipeta sobie śpi. Widzicie trochę te różnice, jak to wygląda u nas, jeśli chodzi o Polskę, jeśli chodzi o Włochy. Mam nadzieję, że zaspokoiłam waszą ciekawość. A dobra, kończę, bo już się nagadałam. Zobaczymy, jak ten vlog się dzisiaj pociągnie. Nie mam kompletnie na niego pomysłu. Nie mamy też żadnego planu, więc wszystko będzie na spontanie. Także życzę wam miłego oglądania. A
ja zaczęłam dzień jak zawsze od pysznej kawy, teraz czas na moje kuracje. Widzicie tutaj Hyaluron Drink, który mam już nalany do kubeczka, do tego woda i oczywiście obowiązkowo kolagenowy shot od Primabiotic, to już jest kolejny miesiąc mojej kuracji. Wy doskonale ten kolagen znacie, opowiadałam Wam o nim w filmie na temat suplementów, jakie przyjmuję, ale słuchajcie, ostatnio przeglądałam sobie stronę internetową właśnie Primabiotic i tak wezmę sobie nawet telefon, bo pojawiła się, zobaczcie, świetna promocja, która trwa do 17 grudnia, czyli jeżeli kupicie sobie 60 shotów kolagenu i jest to kuracja na 2 miesiące, to zamiast płacić standardową cenę 480 zł, niecałe, oszczędzacie 100 zł, bo płacicie tylko 380. I też, co jest ważne, że macie darmową dostawę już od 199 zł, więc opłaca się. Dodatkowo jeszcze z moim kodem zyskujecie 10% zniżki. Także jest fajna oferta w tej chwili na stronie do 17 grudnia. Myślę, że warto. A wy wiecie, że ja ten kolagen przyjmuję już od naprawdę długiego czasu. Jestem z niego bardzo zadowolona. Wiem też od tych z Was, którzy stosują tę kurację, że też jesteście zadowoleni. Także na zdrowie. Zabieram się za moje kuracje i zaczynamy dzień. Jeśli oglądacie regularnie moje filmy i widzieliście ostatni vlogmas z Pawłem, to też doskonale wiecie, że dostałam od Pawła prezent. Prezent na święta, który obiecałam, że otworzę właśnie dziś. I zaraz pokażę Wam, co mi tutaj Paweł sprawił. No dobrze, słuchajcie, już sobie rozcięłam. I sprawdzamy, co tutaj takiego jest. Nie, no słuchajcie, ja muszę to powiedzieć, bo po prostu nie przeżyję, nie wytrzymam. Paweł, ty jesteś szalony, ty jesteś po prostu szalony. To jest tak wspaniały, cudowny prezent, że ja nawet nie wiem, co mam po prostu powiedzieć. No, dziękuję, to zdecydowanie za mało. A słuchajcie, no zobaczcie na to, to opakowanie z lusterkiem z tyłu, maska, a do tego kamień, masażer taki rozgrzewający, do tego z pięknym woreczkiem, szpatułka złota, w ogóle seria Renutriv, maska. To jest, słuchajcie, zabieg odmładzający, termalny. Paweł sam go stosuje i mówi, że mistrzostwo świata. Coś pięknego. To opakowanie, no detale, wszystko dopracowane w każdym calu. Paweł, dziękuję Ci z całego serca za ten wspaniały, świąteczny prezent. No, mieć takich przyjaciół, to jest naprawdę coś. Zobaczcie. Zobaczcie to. Ja chyba sobie postawię to na pamiątkę i nawet nie będę używać. No, no bo jakie to jest tak piękne, tak cudowne. Paweł, nie mam słów. Ale jestem czerwona. Zobacz. Ja też jestem czerwony.
Słuchajcie, postanowiliśmy, że dzisiaj wieczorem wybierzemy się. Teraz jest trochę więcej? Nie, teraz niebieska. Możesz. Tak, nie, teraz? wyłącz. Nie, wyłącz, wyłącz. To samochód przed nami, słuchajcie. Mettim poco più qua la videocamera, vedi che fa? Qua, qua, no, di qua. Così. Nie. Non va. Nie, dalej jestem czerwony. Dobra. O, teraz już lepiej. Słuchajcie, postanowiliśmy, tak jak widzicie, jesteśmy w samochodzie, bo jedziemy właśnie na Stare Miasto. Na świąteczne Stare Miasto. Świątecznym? Tak, chcemy sobie zrobić spacer. Zobaczycie, jak jest oświetlone krakowskie przedmieście, starówka. Ja mam ochotę na grzane wino. Wino caldo. No tak, ty nie możesz, bo prowadzisz. Tak? Ale ja za to mogę. Także jedziemy, troszkę jesteśmy teraz w korku. Jak to przed Starym Miastem, ale zabieramy was ze sobą. O, znowu jestem czerwona. Zabieramy was na spacer. The first year that we are alone, the kids have all flown out. I've got a thought, dear, been planning on my own. So what would you think about us making a clean getaway? No dobra, załapaliśmy się na kiełbaskę, na oscypka. I czekajcie, jeszcze mamy, proszę bardzo, bajdę chlebka ze smalcem. No i obowiązkowo grzane wino dla mnie i woda dla Massimo. Smacznego, kochanie. Let's go to